Witam serdecznie, ja jestem Arkadiusz, to jest Geralt. Oczywiście Wiedźmi 3 Dziki Gon znajdujemy się teraz w posiadłości Barona. Chciałem od niego wygrać jakąś kartę, ale niestety momentalnie zostałem odrzucony przez kwestie dialogowe, które... Jak? Gotowy jesteś? No właśnie, które nakazują mi po prostu... Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. Najpierw ruszyć zadanie. Ja? Co mam robić? A później dopiero będziemy mogli z nim pograć. Chodziło mi o Gwinta, chciałem sobie od niego coś wygrać. Dobra, co mamy? Przeczytaj bestiariusz i dowiedz się więcej na temat Poruńca. Swoją drogą mamy również poziom. W takim razie po kolei. Najpierw sobie rozdamy poziomik, to będzie moment. Kurczę, tutaj nie mogę oczywiście pójść, a podblokować wydaj 2 punkty. Teoretycznie można by było to jeszcze, że tak powiem, sobie wstrzymać. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne szybkich ataków o 2%. I ich obrażenia o 15, przyrost punktów adrenaliny 1. To jest spoko. Do szybkiego ataku. Wstrzymamy się, ale dopiero na 8 poziomie mogę to zrobić. A dobra, kurczę, to w takim razie lecimy tutaj, w trening siłowy. Mamy oczywiście wszystko wrzucone. Zamienimy sobie tak. Mamy oczywiście sugestie, czyli znak akcji. A tymczasem przejdźmy sobie do bestiariusza. Tutaj kazali nam poczytać. Mamy tego Porońca. Powiedzieć, że Poroniec jest obrzydliwy, to jakby stwierdzić, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. Lambert, Wiedźmin ze Szkoły Wilka. Widzieliśmy go oczywiście na początku w KR Morhen. Poroniec jest najbardziej bodaj odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć Wiedźminom. Powstały z martwego, niechcianego dziecka, które następnie nie pochowano w należyty sposób. Wygląda jak nadgniły noworodek, zdeformowany... przepełniający jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żeruje zwykle na ciężarnych kobietach, które powoli doprowadza do śmierci. Całkiem spoko banie ktoś miał, wymyślając te opisy. I samo tworzenie tych potworów to również naprawdę, no, trzeba było się nad tym mocniej zastanowić. Mamy zgnilca oczywiście. Pewnie, że cuchnie. Myślę, że nazywają je zgnilcami, bo ładnie pachną. Wezemir, instruktor Wiedźmińskiej Szkoły Wilka. Co wiemy na jego temat? Zgnilec wygląda jak rozkładający się obdarty ze skóry człowiek, którego głowa nabrzmiała od gromadzących się pod czaszką guzów, a właściwie gazów. Ich pojawienie się zwiastuje obezwładniający wręcz smród znilizny, któremu zawdzięczają swoją dźwięczną nazwę. Groźną odmianą zgnilica jest pożeracz, który cechuje nienasycony apetyt na ludzkie mięso, czyli kurczę, spoko koleś, jednym słowem. Czyli to nam się wszystko odznaczyło. Dobra. Zaktualizowało nam się zadanie. W takim razie co? No, pff, nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć z tym baronem. Jak? Gotowy jesteś? Załatwmy to od razu, mistrzu. Wiem, co zrobimy. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Okej. Okay. Jak wiemy, z tym baronem historia nie jest za ciekawa tak naprawdę. Ale kilka godzin później. Jeszcze kawałek, idź za mną. Dobra, zaktualizowane mamy zadanie. Pogoda nie sprzyja, jest północ. Gdzie on to, kurczę, schował? Biegnij. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Okej, co my tu mamy ciekawego? Jeszcze raz. A, mamy tu jakieś w ogóle coś. Tylko wody. Oczywiście, jak już tu jestem, to będę pomału sobie zbierał te wszystkie kwiatki. Tutaj. Co tutaj mamy? Mamy tutaj, go pochowałeś? Nie, dosyć niedaleko. W tym miejscu wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że Poroniec wyszedł na żer. Okej. No i proszę, oto i... Patrz! Oto i sam zainteresowany. No nie wygląda najlepiej. Ja
pierdykam, kto to wymyślił. I co, mamy teraz wybór, się spodziewam. Dobra, zmieńmy tego porońca w kłobuka. Weź go na ręce, Szyszko. A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magię. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale zobaczymy. Ale się, kurczę, emocjonująco zrobiło, aż mnie tutaj podniosło na krześle i moje ciarki w pupie mi przeszły. Bogowie miłosierni. Okej, poroniec. Spoko wygląda, generalnie dentysta zaliczony, widzę. Wracamy do kasztelu. Dobra, zanim wrócimy, on jest chyba na akcji, kurczę, tutaj. Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić. Że tak powiem, udatny. Pokaż mi ten bestiariusz jeszcze raz, bo nie przyjrzałem się tak naprawdę temu, co najważniejsze. Dokładnie, jest podatny na akcji. Lepiej zmienić go w kłobukę. Możesz, kurwa! He, prowadź. Ja pierdykam. Ale akcja. Kurde. Masz, baronie, nieś swoje dziecko, które, że tak powiem, zniszczyłeś za młodu. Oho. Kurczę, co... Jakieś widma się tu pojawiły. Czyli generalnie ten klient w związku ze swoją naturą przywołuje widma. Ale go, kurczę, nie trafiłem? Ależ cwaniaczki. To mamy z głowy. Jego mamy z głowy. Tu jeszcze jeden. Haha, łachu. Ale śmierci. Zaraz będzie pan uspokój go jakiś. No dobra. No przecież go uspokoiłem. Dobra. Uspokoił się. Za pierwszym razem chyba nie trafiłem w jego czaszę. Kurczę, dobrze wygląda generalnie. Przypomina mi kolegę z osiedla. Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zachować go pod prąd. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Mam nadzieję, że, kurczę, nie będzie tych widm tu za wiele. A do tego domu jeszcze trochę... A, już wiem, gdzie jesteśmy. No kurde, to jeszcze do domu jest kawał drogi. Zbuntuje się jeszcze? Klient? No jednak się buntuje, dobra. Demony, dawać. Jest, są upiory. Więcej, musimy się śpieszyć. Bądź spokojny, nie pozwolaj na to. Trafiłaś, dziewczynko, z takiej odległości. To jest skandal. Gdzie jesteście? Tam jesteście, dobra. Tu jesteście, w ogóle jest was tu dużo. Pierdykam, kto to w ogóle tutaj wszystko wymyślił, ależ jestem podniecony i zajarany jednocześnie tą grą. Jednego mamy z głowy, kolejnego. Kurczę, tutaj się widzę, sytuacja robi nie za ciekawa. Tutaj mnie zaskoczyły. Kurczę, teraz troszeczkę na pałeczkę, na pałeczkę. Ale no tutaj coś mi zrobiły, że nie mogłem się ruszyć przez chwilę. Okej. Okay. Ładnie. Uspokójmy tego gościa. Znowu to samo. Jest okej. Okay. Konkretna walka. Coraz więcej przeciwników wyskakuje. Zjedzmy chlebek w międzyczasie.
Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. No właśnie. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Małgosia. Małgosia już była. Właściwie już tych Małgosi żeśmy spotkali kilka. Dwie. W sumie trzecia nie zaszkodzi. Dobra, udało nam się odprowadzić bezpiecznie barona razem z Głobukiem. Co teraz? Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Kurczę, ta formułka też taka raczej dobijająca. Na takiego rodzica raczej. No okej. Okay. Swoją drogą taki Wiedźmin też musiał przejść kilka szkoleń, żeby znać te wszystkie formułki i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że to z bani powiedział. Gdzie on ma łopatę? A ma. Dobra, myślałem, że bez łopaty sobie zakupuje. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w Kłobuka. A to Poroniec był, nie Kłobuk. Teraz będzie Kłobuk. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż Poroniec zamieni się w Kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Dobra, otrzymaliśmy punkty doświadczenia, zakopaliśmy Dae. Dobra, wezmę sobie kwiatka. Przecież to nie może tak być, że tutaj kwiatek rośnie jakiś. A, możemy... Co tu, kurczę, gdzie ten kwiatek jest? Nie ma kwiatka. Myślę, że gdzieś tutaj widzę kwiatka. Dobra, co ja robię? Generalnie kwiatki, będzie czas na kwiatki. Dobra, w takim razie co? Wypoczywamy. Mam nadzieję, że to faktycznie przemieni się w tego całego Kłobuka. Nie okaże się to jakiś, kurczę, szwindel, żeby nas tu nic nie zjadło. O północy. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. Okej. No proszę. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Ło. Kurczę, czyli rozumiem, że teraz mamy za tym podążać, okej. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie tak? Ależ ciekawa historia. Ciekaw jestem, co by się stało, gdybyśmy wybrali drugą z opcji, ale to już nie ma większego znaczenia. Ciekaw jestem, czy ci ludzie widzą tego ducha tak naprawdę, tak jak my go widzimy. A jeżeli nawet go widzą, to nikt specjalnie się tym nie aferuje. A jednak. Chyba jednak co niektórym puszczają nerwy. Żołnierz barona, okej. Okay. Ciekaw jestem, czy teraz daleka pielgrzymka nas tutaj czeka. Ciekaw jestem, czy po drodze oczywiście nie obędzie się bez walki. Okej, okay, już widzę pierwszych przeciwników, dobra. Utopce. Ale utopce raczej nie będą stanowić problemu, przynajmniej tak myślę. Chociaż mogę się mylić. Kurczę, żebyśmy teraz tutaj nie padli czasami, bo będzie lipka.
Już kurde. No jedz mi. Ale szwart. Kurczę, generalnie prawie padłem. No, robi się coraz bardziej interesująco, szczerze się przyznam. Ulepszmy sobie, kurczę, naszą formę życiową, bo widzę, że jest tragedia i dramat. Czy to coś mogło tutaj coś być? Nic. Mamy jakąś chatę, ale do niej dojdziemy z czasem. Liście blekotu. Ależ pogoda fatalna. Kurczę, gdzie to nas prowadzi? Okej, okay. Czyli co, tutaj jest finał imprezy? Tak blisko? Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. No dobra, w takim razie rozglądamy się. Tutaj coś jest. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Czyli... No właśnie, czyli co? Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Czyli uciekając, zatrzymały się przy tej chałupie i zmieniły ciuchy. Zrzuciły swoje łachy, zmieniając je na coś innego. Gdzie jest wejście do tej chałupy? Nie stwierdzam tu żadnego wejścia. Prawdopodobnie z tej strony. Tu jest wejście, dobra. W takim razie cóż, musimy tutaj prawdopodobnie... Nie. Coś tu jeszcze trzeba zrobić. Przeszukaj teren wokół. Tutaj coś mamy jeszcze. No właśnie. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Okej. Tu jeszcze mamy jedną informację. I oczywiście od razu zaczyna nas coś, kurczę, atakować. Weźmy sobie oczywiście znak Gwen. Będziemy sobie tutaj teraz, kurczę, bardziej profesjonalnie podchodzić do tych bitew, w sensie będziemy zakładać tarcze. Gdzie jesteście? Chcę pokazać coś jeszcze. Aha, no dobra. Myślałem, że to już finał. Co tu jest? O kurczę, a co to? Tego chyba jeszcze nie widzieliśmy. Ciekawa historia, to jakieś w ogóle, kurczę, mrówki. Ewentualnie jakieś inne potwory. Jest kolejne. A, już mają uderzenie. Gin. Okej, co możemy z was zabrać? Krew potwora, serce Endriagi. Trzeba będzie się temu bliżej przyjrzeć. Trafiliśmy jakiś mutagen. Pogoda się nie poprawia, no ale w końcu jest północ. Leci ten duch, kurczę, gdzieś w ogóle nie wiadomo gdzie, a my za nim. Mam nadzieję, że doprowadzi nas i rozwiążemy zagadkę barona i jego rodziny. Cały czas chodzi mi po głowie, kurczę, kto to w ogóle wszystko pisał i wymyślał. Czyżby pan Andrzej S? Dobra, mamy zgnilca. Trafia nas oczywiście w tarczę. Lub pojady miały używanie. I tak warto się temu przyjrzeć. Okej. Ależ eksplodował. O kurczę. Ale mnie teraz zaskoczył skubaniutki. Gin! Zgnilcu. Dobra. Kurczę, co oni wychodzą jeden po drugim? Pierdyka, co tu się dzieje? No wyskocz. Ładnie. Cały czas sobie piję wodę ogólnie. Będę dobrze nawodniony. Wybuchnij. Ładnie, wybuchnij. Ładnie. Powinienem zbadać to końsko. Tam jeszcze jakiś koleś stoi, kurczę. Mózg potwora, krew zgnilca. Okej, łykamy oczywiście wszystko, co z nich zostało. Jeszcze stoczę z bitwę, zanim zbadam. Z tym zgnilcem właśnie. No dawaj.
Gin. Dobra. No nie było tu łatwo, szczerze się przyznam. Przeciwników coraz więcej, coraz bardziej skomplikowani są. Trzeba naprawdę się tu mocno postarać. Tu jakiś koleś miał niefart. Tutaj faktycznie leży jakiś koń. Dobra, przyjrzyjmy się w takim razie, co to za konik. Co my tu mamy? Okej, czyli małe dochodzenie. Po kolei w takim razie kości. Kości już tu chwilę leżą. A co wiemy na temat siodła? Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. O ile to były trupojady w ogóle. No ale Wiedźmin wie lepiej. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Czyli do kogo? Będą mnie tu niedołujte. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Okej, czyli któraś jechała na tym koniu i prawdopodobnie została pożarta przez jakąś bestię. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Reasumując? Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. No właśnie, to znaczy, że prawdopodobnie ktoś żyje z, kurczę, z jednej z dwóch. Prowadź, kłobuk. Nie chciałbym zauważyć czegoś takiego stojąc... Nie chciałbym zauważyć czegoś takiego stojąc za drzewem i robiąc siku, że tak powiem. Biegnie se gość, biegnie z duchem. To mogłoby, kurczę, spowodować pewną traumę. Nie chcę pamiętać tego, co widziałem, gdy za tym drzewem stałem i się tutaj odlewałem. Czy tak to ładnie określę? No traf. Ładnie. Co mamy z tego? Wątroba, okej. Okay. Oczywiście jak już ich morduję, to zbieram to, co z nich zostaje. Zawsze będzie można to przehandlować, ewentualnie będzie można coś z tego zrobić. No i dobra, trafiamy do kolejnej jakiejś wsi. Trudno powiedzieć, czy to jest wieś. Dobra, i tutaj wyraźnie nas prowadzi. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. No właśnie. Złamane wiosło. Czy nas to interesuje? Niekoniecznie. Chata rybacka. Kurczę, tutaj faktycznie mają niedaleko do wody, że tak powiem. Ale moja dedukcja jest zadziwiająca w dniu dzisiejszym. Dobra, wchodzimy. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Dobra, okej. Okay. Generalnie wszystko się wydało. W takim razie powiedz, kogo widziałeś. Nie ma co, bo oni będą się kryli. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Okej, okay. Czyli generalnie tutaj wydał troszeczkę to wszystko, ale w końcu to dziecko, więc nie można mieć żadnych pretensji. Poza tym tak naprawdę interesują nas informacje przede wszystkim. Przede wszystkim informacje. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie.
panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. To jednak widać szacunek generalnie jest do barona. Wszyscy pan, pani. Gdzie ona jest? Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni. Przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd niezowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosło, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Generalnie ciężka historia. Jakie płonące znaki? O co chodzi? Właściwie tak naprawdę zacznijmy od tego, dlaczego im pomagaliście. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. To był chyba cytat z książki, coś mi się wydaje. A raczej na pewno. W takim razie, co było dalej? No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne potem mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Kurczę, co za historie w ogóle tutaj są przekazane i przedstawione. Jestem naprawdę w ciężkim szoku. Co na temat znaków możesz powiedzieć? Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobra, dzięki za pomoc w takim razie. Dzięki za pomoc. To panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Zaraz przy okazji zobaczymy, czy tacy biedni jesteście, jak mówicie, kurczę. No tutaj faktycznie, no proszę bardzo, mają perły, mają stalowe liny. Kolejna perła, czyli nie są tacy biedni, chociaż w sumie to rybacy, no to nie ma co się dziwić, że posiadają perły. Troszeczkę wody, troszeczkę wody, no tam skocz wejdź, nie wiem, cokolwiek. Wędka, okej. Okay. Ciekaw jestem, czy można z tymi dziećmi porozmawiać. Nie, niekoniecznie. Okej. Okay. My prości ludzie, nie szukamy zwady. Spoko, ja też nie szukam żadnej zwady. Szukam tylko informacji na temat żony i córki barona. Nastał dzień. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Okej, czyli... udało nam się rozwinąć troszeczkę kwestię barona i jego rodzinę. Jak widać na załączonym obrazku, generalnie Dea mocno nam tu pomogła. Dobra, wracamy w takim razie do barona. Taką mamy kwestię.
No ciekawie to wszystko się prezentuje. Naprawdę jestem w ciężkim szoku. Ta historia mnie wciągnęła jak bagno. Wszystko pięknie wygląda w tej grze. Naprawdę, kurczę, chciałbym nagrywać to wszystko w Full HD i oczywiście mogę to robić. Tylko wysłanie wtedy jednego filmiku zajęłoby mi, kurczę, całą dobę. A troszeczkę mnie to martwi. Będę musiał w przyszłości pomyśleć kiedyś o internecie. Na razie jednak nie narzekam. Mam co mam. I, że tak powiem, jest to melodia przyszłości. Ale może kiedyś, kto wie. Tymczasem lecimy do barona. Zdamy mu relację. I oczywiście spróbuję sobie pyknąć z nim w karcioszki. Może uda się od niego coś ugrać konkretnego, jakąś kartę. Jak wiemy, baron jest organizatorem gry Gwinta. Mają tutaj swoje jakieś zrzeszenia nawet, swojego rodzaju. I pykają sobie w wolnych chwilach. Chociaż nie wiem, czy baron ma teraz łeb do grania w karty. Czy znając życie, pewnie ogram je 1000 razy. Mamy tu jakiegoś gościa. Kim jesteś? Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potknąć! Gdybyś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Okej, czyli generalnie od czegoś trzeba zacząć. No dobra, w takim razie czemu chcesz ze mną walczyć, kurczę, w ogóle, mistrzu? Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może. Wstawaj do walki! Okej. Okay. Co w ogóle, koleś się pojawił znikąd? Litości! Okej. Okay. Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Dobra, weź mi zejdź z oczu, mistrzu, kurczę. Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach, zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. Okej, okay. Taki ewencik po drodze do barona nas spotkał. Bardzo spoko. Takie, kurczę, rzeczy też są miłe dla wykonywania tego wszystkiego. Takie, kurczę, bonusiki się pojawiają. Bardzo okej. Dobra, jesteśmy w kasztelu. Informacje oczywiście przekażemy. Zobaczymy, jak baron na to wszystko zareaguje. Chociaż prawda jest taka, że nie do końca wiemy, co się stało z tą Anną całą. Porwał ją ten potwór. Ma jakieś znaki dziwne jej się pojawiły. O co tu wszystkim chodzi tak naprawdę? Nie wiemy. Może ona była uwikłana w jakąś magię? Może to jakaś czarownica jest tak naprawdę? Kurczę, kto wie, kto wie? Dobra, w każdym bądź danym razie zbliżamy się nieubłaganie. Baron, gdzie jesteś? Tu jakieś pieseły chodzą. Dobra, co mamy? Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie to w podzięce. No proszę bardzo. Nowigradzkie korony w ilości sztuk 20. Bardzo spoko. Uratowaliśmy klienta. Poczuł się odpowiedzialny za... Dzięki za uratowanie mi tułka. Już czułem, jak mi się przysmaża. Oj, źle wyglądasz. Co ty mówisz? Jak źle wyglądam? Proszę, chłopaki ćwiczą. Tutaj faktycznie wszyscy żyją, tak można powiedzieć. Okej, mamy tych żołnierzy barona. Oczywiście, oni się cały czas cieszą. Cały czas spożywają również jakieś rzeczy niestworzone. Dobra, wiedźmina do barona. Hehe, tararira, taratonga. Ha, oni tutaj sprzątają w ogóle ten cały syf, który tu miał miejsce. No spoko. Dobra, baron, jestem.
Dobrze, gdzie jest baron w ogóle? Gdzie ja latam? Gdzie ja ciekam? W ogóle zwiedzam sobie po raz kolejny. Może coś przybyło tutaj? Niekoniecznie, szkoda. Baron w ogóle jest nie tutaj. Baron prawdopodobnie siedzi w tym ogrodzie. Ja sobie tutaj przybiegłem tak kontrolnie. No dobra, opuśćmy to miejsce. Dobrzy są goście, w ogóle dobrzy są. Jest tu nocowała ci. A, no proszę, to nowość, tego nie widzieliśmy. No dobra. Mamy jej, kurczę, jakieś stroje. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Okej. Schowki służą do przechowywania broni, pancerzy oraz rupieci. Możesz zostawić w nich swoje rzeczy bez obawy, że ktoś się stąd zabierze. Schowki są rozsiane po całym świecie. Przedmioty, które umieścisz w jednym schowku, będziesz mógł potem wyjąć w innych. Schowki są oznaczone na mapie ikonką i są na niej zawsze widoczne. Okej, okay, czyli taki safe room. Mamy ten schowek, faktycznie. Mamy tutaj również jakąś, kurczę, co to jest, bączek? Bączek? Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. No właśnie, będziemy musieli również, kurczę, z tą Małgosią porozmawiać. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie ona chwilowo się znajduje. Wiemy, że gdzieś tutaj pomaga w kuchni. Mamy również jakąś książkę. Niejasna natura klątw. Niejasna natura klątw. Lydia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Okej, okay. Dla moich drogich przyjaciół Filipa i Anny. Hrabia Le Guevre, minister kultury królestw Tamerii, Wyzima 1265. Myli się ten, kto sądzi, że klątwy są wyłącznie manifestacją złej woli jednej istoty przeciw drugiej. Zadziwiająco często są przypadkowo rzucane przez nieświadome jednostki na samych siebie lub na przedmioty z najbliższego otoczenia. Następstwa takich działań mogą być trudne do przewidzenia, w wielu przypadkach niebezpieczne. Czasem wręcz prowadzić do śmierci jednostek znajdujących się pod wpływem klątwy, bądź obcujących z przedmiotem lub istotą, na której klątwa spoczywa. Dlatego tak istotne jest podjęcie środków zapobiegawczych, ażeby możliwie najpełniej zabezpieczyć się przed przypadkowym rzuceniem klątwy. Mistrzyni Amelia Veracruz Leon jako absolutną podstawę wymienia wyzbycie się negatywnych myśli, dążenie do pojednania ze światem oraz równowagę między ciałem a umysłem. Okej, czyli tutaj też następna rzecz jakaś nowa. Tu mamy oczywiście pierwszą mapę Alberta, ja to kupiłem. Ale list do guślarza. Dobra. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Rynsztunek szkoły kota. Nowe zadanie nam się dodało. Bardzo spoko. Czy mamy tutaj coś jeszcze? Tak naprawdę. Ciri sobie spokojnie. Kurczę, miała całkiem konkretny, kurczę, pokoik. Dobra, okej. Widzę, że teraz dopiero, kurczę, czas minął. A ja sobie tutaj cały czas nawijam. Razem z Geraltem podziwiamy, zwiedzamy, wykonujemy to, co nam trzeba. Okej, ja jestem Arkadiusz, to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon, edycja gry roku. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk w górę, ja od razu po tym odcineczku biorę się, nagram sobie następny, gdyż po prostu tak mnie to wciągnęło, że będę już... jestem, że tak powiem... Oczywiście, jeżeli chcesz być na bieżąco z seriami, zasubskrybuj kanał. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Wiedźmin Dziki Gon. Cześć.